Witam serdecznie, Mr. Hyde z tej strony. Słuchajcie, moja analiza, ku radości wielu, nie wyszła, do czego się przyznaję. Taki jest trading, dlatego zazwyczaj pokazuję dwa scenariusze i jakby je rozwijam tutaj na Discordzie, do którego też zachęcam i dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy, także zapraszam. Główny partner kanału i zarazem najlepsza giełda na rynku kryptowalut to oczywiście Bybit. Wiele produktów, wiele usług i bonusy dla nowych użytkowników, a link do Bybita znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam. Jeżeli masz dosyć giełd scentralizowanych, przedstawiam dla Ciebie Apex Pro, zdecentralizowaną giełdę z dźwignią, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moją twórczością, zapraszam do mojego Telegrama i Discorda, do których linki znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, tak jak we wstępie, najpierw zajmijmy się tą moją analizą, która była nieskuteczna. Pisałem tutaj, że będę szukał shortów na poziomie 17700, 17800. I generalnie te shorty mi nie wyszły. Stop loss zadziałał, trudno, taki jest trading. Po drodze oczywiście zagrałem też kilka longów, zresztą w tych niektórych longach jestem do tej pory, które były już zyskowne, były już rentowne. Tutaj jeszcze napisałem, nie chce mi się wierzyć, że w obecnej sytuacji zaniesie nas to na 20 tysięcy. No a zaniosło, tak? A zaniosło, myślę, że bardzo wiele osób tutaj, mało kto grał generalnie na to, że będzie odwrócenie. No i taki jest właśnie rynek, taki jest rynek kryptowalut, że mieliśmy znaczący ruch do góry i tutaj ten ruch teraz sobie omówimy. Jest bardzo dużo fajnych zależności na S&P. Tutaj też o tym pisałem kilka dni temu na Discord. Widzę, że się podobało, bo widzę po lajkach, także fajnie. A kto jeszcze nie jest na naszym Discordzie, no to zapraszam. A teraz przejdźmy sobie, może najpierw przejdźmy do wydarzeń takich fundamentalnych, zanim przejdziemy do TradingView, żeby omówić wykres. Okej, po tym ogromnym wybiciu Bitcoina w zeszłym tygodniu, to za chwilę też przejdziemy na wykres, będziemy sobie omawiać. Po ogromnym wybiciu Bitcoina, Fear and Greed Index znalazł nam się na poziomie 45, który jest Fear, czyli tak jeszcze nie odzyskaliśmy zaufania, ale już znacząco to się podniosło, więc bardzo ciekawie. Likwidacje, tak? Likwidacje, które też dla wielu nie zadziałały. Jest to jeden z indykatorów, które warto brać pod uwagę, ale nie warto nim się kierować jakby w głównej. Może inaczej, warto brać pod uwagę, ale nie warto na nim tylko polegać, tak? Bo też zauważyłem, że te mapy likwidacji ostatnio powywoziły wiele osób. Jeżeli ktoś nie grał ze stop lossem, no to lipa, nie? Po to są stop lossy. W tradingu nigdy nie będziesz 100% skuteczny, nawet nie masz być, tylko masz po prostu korzystać z tego, co z tych narzędzi, które masz, nie? Między innymi z map likwidacji. I teraz punktem tutaj zapalnym może być poziom 24-25 tysięcy, bo tutaj mamy następny bardzo ważny poziom do likwidacji, to widać przynajmniej na Binance. Binance jest największą giełdą, więc te dane trzeba brać pod uwagę. I następny, jeszcze większy poziom jest na poziomie 32-34 nawet tysiące dolarów. Czy tam się znajdziemy? Jeszcze niedawno bym powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Teraz już tak nie powiem, z tego względu, że wszystko należy brać pod uwagę. Tym bardziej, że po tak dużym wzroście z ostatniego tygodnia, no naprawdę tutaj ten entuzjazm powrócił, przynajmniej na chwilę. Niektórzy to już w ogóle zapowiadają, że to już jest nowa hossa. Czy tak się wydarzy, czas zweryfikuje. Czy tak faktycznie jest, czas zweryfikuje, ale na pewno był to czynnik no bardzo pozytywny dla byków, tak? Przypominam tutaj jeszcze o giełdzie BitTrue, do której macie link w opisie tego filmu. Warto sobie założyć, tak jak często powtarzam, i tak będziecie musieli korzystać z wielu giełd, na wielu giełdach być. Jest to nowy podmiot, o nim też nagrywałem filmik w ostatnim czasie. Posiadają trading, posiadają derywatywy, posiadają też spot trading. Także myślę, że tutaj warto BitTrue w swojej, powiedzmy, w swojej zakładce, jeśli chodzi o giełdy, posiadać. Do istotnych rzeczy, które warto tutaj zwrócić uwagę przy BitTrue, jest staking. Jeżeli ktoś, ja to ogólnie odradzam, nie polecam trzymać na giełdzie, ale jeżeli ktoś jest wygodny i chce, no to może sobie z tego skorzystać, tak? Wiem też, że nie wszystkie coiny można, na przykład CSPR, nie? Casper. Jeżeli ktoś ma portfel, przynajmniej na moment nagrywania tego odcinka,
portfel Kaspra, albo wie, jak Kaspra trzymać na zewnętrznym portfelu, nie na giełdzie, dawajcie znać, jeżeli, bo do tej pory wiem, no, mam kilku znajomych, którzy mają duże ilości tego Kaspra i mogą go przerzucać tylko z giełdy na giełdę. Także ciekaw jestem po prostu, jak to ogarnąć. Jakoś też specjalnie się mega nie zagłębiałem w to, ale bo ja Kaspra nie posiadam, a tak jak powiedziałem, dużo moich znajomych ma. Jeżeli wiecie, jak to ogarnąć, żeby Kaspra trzymać na zewnętrznym portfelu, to dawajcie znać, bo z tego, co wiem, to jest tylko możliwość skakania z giełdy na giełdę. I tutaj akurat za staking Kaspra można zgarnąć 7,6% z giełdy BitTrue. Oprócz tego BitTrue posiada też futuresy, tutaj akurat perpetualne, czyli kontrakty wieczyste, czasami to się właśnie tak nazywa, kontrakty wieczyste. Także no to raczej nie muszę tego tłumaczyć, warto też sobie skorzystać. Ja też podobnie jak już mówiłem, gram na kilku giełdach, bo jakby nawet nie lubię pozycji trzymać na jednej, także warto sobie korzystać z kilku, bo jest to po prostu wygodne. Na przykład na jednym trzymam trady takie bardziej długoterminowe, na niektórych rozgrywam skalpy, więc siłą rzeczy, żeby mi się to nie mieszało, potrzebuję czasami mieć kilka giełd. Nie wiem, czy to jest najlepsza metoda, ale dla mnie to jest po prostu wygodne i między innymi korzystam też z BitTrue. Oprócz tego posiadają launchpad, nie wiem jakiej jakości, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale jeżeli ktoś lubi launchpady, tutaj jakieś airdropy widzę też, także na pewno będzie z tego zadowolony i będzie chciał to sprawdzić. Link oczywiście w opisie tego filmu, a my przechodzimy już do TradingView. Ok, będę chciał, żebyśmy zajęli się najpierw rynkiem S&P, rynkiem akcji, który jak wiem jest bardzo mocno skorelowany z rynkiem kryptowalut. I tutaj zwróćmy uwagę, że my, tu bardzo pokazuje na szerokiej osi, to jest jednodniowa oś czasu, więc wykres, jakby tutaj formacje będą się realizowały miesiącami dosłownie. I dobrze, także tu jest bardzo szeroki horyzont czasowy. Zwróćmy uwagę, że od 2020 tak naprawdę byliśmy w mega trendzie tutaj byka, weszliśmy w trend później, można powiedzieć spadkowy, korekcyjny, ale aczkolwiek tutaj widać, że tu nam się formuje typowa bull flaga, zakładając, że wyjdziemy z tego kanału. Osobiście uważam, że wyjdziemy, no bo to wynika i z fundamentów, i w sumie z analizy technicznej też, tylko kwestia, czy wychodzimy już teraz, czy jeszcze tutaj się podbijamy, co będzie trwało tak naprawdę, no tutaj jedno zejście tak naprawdę w dół czy w górę, no to jest tak naprawdę miesiąc czasu, nie, jak nie dłużej. Więc to może jeszcze potrwać, ale jesteśmy teraz w na tyle istotnym momencie właśnie w tym wykresie, że odbijamy się od tej bandy górnej, tak? I teraz zwróćcie uwagę, że dzisiaj, gdy ja to nagrywam, w poniedziałek, giełda amerykańska jest zamknięta, aczkolwiek rynek działa, ale ten kapitał amerykański nie wpływa, działają tylko europejskie, azjatyckie, albo tylko, albo aż. No i ewidentnie odbijamy się tutaj od górnej bandy, od której odbijaliśmy się już kilka razy i zazwyczaj to spadaliśmy po prostu do dołu tutaj, nie? Bo to za każdym razem to wyglądało tak samo. Podbicie do góry, w tym momencie krypto też rosły i spadamy w dół. I tutaj tak samo, podbicie do góry i spadamy w dół do dolnej krawędzi. I sobie poruszaliśmy się jak rzeka w po prostu korycie tej rzeki, tak? Wzdłuż po prostu tego tutaj kanału, tak? Tylko ten kanał prędzej czy później, przynajmniej technicznie, w sumie fundamentalnie też, bo to jest pokryte z gospodarką amerykańską, powinien wybić się tutaj do góry. Bardzo dużo wskazuje na to, że on może się wybić właśnie teraz, tak? Kluczowy będzie ten tydzień i myślę, tydzień to już zrealizuję, może następny, ten i następny będą kluczowe tygodnie, gdzie my polecimy. Czy tutaj dla mnie, jeżeli nie odbijemy się, tylko przebijemy ten opór na poziomie 4137, no to będzie wyraźny tutaj sygnał, że lecimy do góry. Póki to nie zostanie przebite, aczkolwiek no w tej sytuacji już wierzę, że to będzie przebite, nie? Naprawdę. Możemy tutaj jeszcze na przykład, jak się otworzy ten rynek, spaść trochę do krawędzi i dopiero odbić mega do góry, albo tutaj wyjść, odbić się i dopiero polecieć. Także na ten scenariusz w chwili obecnej bardziej bym się nastawiał. Chyba że jakimś cudem to nie zajdzie i teraz otworzy się jutro rynek i w najbliższych dniach będziemy spadać. Jakie są na te szanse? Myślę, że niewielkie w porównaniu do tutaj wzrostów, ale trzeba obserwować i rynek to zweryfikuje. Dopiero przebicie tej strefy oporu, bo tutaj jest duża strefa podażowa, będzie dla mnie wnioskowało tym, że lecimy tutaj na przynajmniej krótkoterminowe wzrosty. Jeśli chodzi o Bitcoina, tak, musiałem pokazać najpierw tamto, bo dopiero teraz możemy sobie śmiało przejść do Bitka. Tutaj mieliśmy wyjście, tak, to o czym mówiłem, strefy, których zakładałem, że nie będą przebite, zostały przebite. Co ciekawe, linia tego tutaj klina, bo tu mieliśmy też klina, długoterminowego klina, który został wybity przynajmniej na chwilę obecną i te kliny, jak się wybijają, no to bardzo silny ten trend jakby jest wskazywany. No i ten klin został wybity. W tym momencie odbijamy się tutaj od mocnego oporu na poziomie 21500.
na którym praktycznie tańczymy, 21470 nawet bym powiedział, na którym tańczymy, jesteśmy teraz w strefie, nie? I pytanie, czy nie będziemy się konsolidować, ja to też, tutaj w sumie godziny mogą być ważne, ja to nagrywam dla Was o 13.23. Teraz pytanie, czy my nie będziemy konsolidować w tej strefie do końca dnia nawet, to dopiero jutro po otwarciu się giełdy zostanie nam określony kierunek. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz i pytanie, czy my nie będziemy lecieć teraz do następnej strefy podażowej, i to również jest bardzo prawdopodobny scenariusz, strefy podażowej, która będzie na poziomie dopiero 25 tysięcy dolarów. Jest to bardzo możliwe. Także obserwować, zobaczymy, co się wydarzy. Może być jeszcze jakieś delikatne zejście w dół i dopiero wybicie. To by się nawet przydała taka korekta, delikatna po takim ruchu. Korekta na, nie wiem, jakiś... Czy tutaj to jest możliwe? 19720, myślę, że tak. I dopiero ruch na te 20, atak na te 25 tysięcy. To by tak wyglądało książkowo. Aczkolwiek widząc tak silny ruch, stawiałbym bardziej na już dalsze gdzieś tam rajdy. Zobaczymy. Zobaczymy. Te dwa tygodnie najbliższe będą dosyć interesujące. Ethereum. Temat Ethereum też szykuje się nagrać oddzielny odcinek. Ethereum jest no, identycznie jak Bitcoin, tak? Przebiło tą strefę. Zwróćcie uwagę, że ta strefa na Bitku i ta strefa na Ethereum, tak naprawdę to jest ta sama strefa. Tutaj ta linia opadająca, linia trendu spadkowego jest na to samo co na S&P, ten sam układ. No i zostało to wybite, przynajmniej na razie. Niedługo się dowiemy, czy to nie jest fake out, ale myślę, że nie. No i najbliższa taka strefa tutaj podażowa jest na poziomie około 1700 dolarów, więc tutaj będą się działy rzeczy magiczne, tak? Dużo wskazuje na to, że my stąd możemy się odwrócić, nie? No zobaczymy. Bo jeżeli to przebijemy, no to dalsze wzrosty już gdzieś tam mogą być przed nami, chyba że zajdzie jakiś czynnik fundamentalny na rynku kryptowalut, bo to, że na S&P coś się dzieje pozytywnie, to nie znaczy, że jeszcze na krypto. Dlaczego? No FTX był wydarzeniem wewnątrz kryptowalutowym niestety, nie? I jakby na rynek akcji niewiele to miało przełożenia, a krypto dostały bardzo mocno. Co ciekawe, już odbijamy się od tego poziomu. Dobra, Solana weźmy na tapetę. Solana w ogóle dobija powoli do tej strefy tutaj 26-27. To jest generalnie strefa, która była przy upadku FTX-a, nie? Oto był upadek FTX-a. Bach. Więc jeżeli to przebijemy, no to tutaj nawet te 30 dolarów jest osiągalne. Zobaczymy, nie? Bo to by był bardzo kluczowy znak. Jeżeli po prostu wybijemy ten poziom, nie? Do góry, bo to jest poziom właśnie, o ten ruch tutaj spadkowy to jest FTX, o to. Więc jest to bardzo ciekawe. W ogóle Solana, przeze mnie niezbyt kochana, dziwne, że to w ogóle rośnie, nie? Dziwne, że to nie zdechło. Kiedyś słyszałem teorię od jednej osoby, że VC-ki nie pozwolą, żeby Solana zdechła, bo tam jest bardzo dużo kapitału lokowane. No i coś w tym jest, bo widzimy co się dzieje. No i w tym momencie kluczowe tutaj, co się wydarzy na tym poziomie, nie? Czy ona padnie, czy ona po prostu przebije tą strefę, czy się od niej odbijemy. Bardzo dużo po prostu zależy od tego poziomu, aczkolwiek stawiałbym na to, że gdzieś tutaj te 29 nawet jest jak najbardziej możliwe. Nie? Bardzo ciekawa rozkmina, bardzo ciekawy okres teraz na rynku. Warto, słuchajcie, obserwować. Nie? W ogóle dziwne jest dla mnie to, że ta Solana w ogóle działa. Sami wiecie, że ja nie jestem jej fanem, lekko mówiąc. No, sieć, która się ciągle zawiesza, rzadko, szczerze mówiąc, działa. Już teraz potężny odpływ kapitału, bo nawet Magic Eden, czyli chyba największy launchpad na Solanie, uciekł od nich. No, rzeczy po prostu magiczne, nie? No, ale działa. Wstało i rośnie sobie, nie? Hardcore, po prostu hardcore, no ale to się dzieje, nie? I to jest też piękno rynku kryptowalut, że to można przewidywać pewne rzeczy, albo właściwie próbować przewidywać, bo tak naprawdę rynek wszystko i tak weryfikuje. Okej, Atom. To jest czwórka, weźmy sobie na dniówkę. Atom, podobnie zresztą jak poprzednie, wybił się z tego tutaj kanału i teraz lecimy, słuchajcie, lecimy. Książkowo byśmy dolecieli na 17 dolarów. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy. Ja jestem w longu na Atomie od tam poziomu, gdzieś tutaj mniej więcej. Gdzieś wyżej, od poziomu około 12, niecałych tam. Także longa na Atomie sobie trzymam, oczywiście trzymam też dużą porcję spot, ale nie tego dotyczy ten odcinek i będę go gdzieś cashował w tych górnych granicach, zobaczymy. Raczej nie zakładałbym, że zaraz spadniemy tutaj nagle na 9 dolarów, gdzie mam w ogóle swój stop loss, bo to jest niska dźwignia, więc w ten sposób sobie to zagrałem, bardziej długoterminowo, większym kapitałem. I zobaczymy. Z drugiej strony formuje nam się tutaj też typowy double bottom. Jeżeli on by zaszedł, no to co by nam tu wychodziło, że lecimy aż tutaj, tak? Tylko pamiętajcie, że to jest dniówka, więc jakby to miało się zrealizować, zakładając, żeby się zrealizowało, to potrwa to długo, długo. Do marca, no może nawet dłużej. No.
powiedzmy na do kwietnia, maja, nie? Ale jeżeli bym w kwietniu, maju zobaczył znowu Atom po $35, by było to całkiem przyjemne, więc fajnie, może tak faktycznie być. Aczkolwiek Atom generalnie i patrząc na ich rozwój ekosystemu, też mówiłem to wielokrotnie na moich nagraniach, nawet teraz w Bestie, że Kosmos, mimo tego, że jest Bessa, bardzo mocno się rozwija. Przybywa deweloperów, przybywa ludzi, rozwija się praktycznie na każdym kroku. Zwróćcie uwagę, że airdropy, na które większość ludzi poluje w przypadku Kosmosa, w pewien sposób zostały zahamowane, wstrzymane. Czy to jest źle? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest dobrze, bo po co wypuszczać w Bessie, jak można to poczekać parę miesięcy, czy nawet parę lat i wypuścić w hoście, gdzie wtedy jest większy kapitał, ludzie więcej zarobią, więcej będzie się mówiło o projekcie, jest większa reklama i wszyscy się cieszą. Zupełnie inaczej. Nawet nie w hoście, ale na wzrostach. Kto wie, może za chwilę dostaniemy jakiś airdrop z Kosmosu, bo tam bardzo dużo projektów jest w dokach startowych dosłownie. Więc to jest na pewno ciekawy ekosystem, który też postanowiłem sobie tutaj zalongować, bo była ku temu bardzo dobra okazja. Gdzie będę tego longa zamykał, to nie wiem, ale chciałbym go przytrzymać do tych poziomów, tych wyższych. Czy mi się to uda? No zobaczymy. Może zaryzykuję i po prostu o to się pokuszę. Byłoby to całkiem przyjemne. Lubię takie dłuższe rozegrania właśnie spekulacyjne. Swoją drogą też zauważyłem, że na takich dłuższych rozegraniach, tylko w tradingu mało komu chce się czekać. No to też da się więcej zarobić. Na małej dźwigni razy 3 na przykład, trochę większym kapitałem, niż bym na pewno grał na skalpach, po prostu czas. Czas robi swoje, czekać dłużej, nie? Takie moje po prostu luźne przemyślenia. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zapraszam na nasz Discord przede wszystkim, który się ostatnio fajnie rozwija, fajnie żyje i bardzo dużo można z niego wyciągnąć. Ja z Wami się żegnam, mam nadzieję, że te wskazówki, analizy coś Wam dadzą. Jeżeli tak, łapeczka w górę, napisz komentarz i subskrybuj mój kanał. Pozdrawiam, cześć.